anioły zawsze były aniołami. Zawsze były anioły ze mną. Oczy anioła, anioły od małego dziecka. Rafał jest od przyrody. To jest taki prawdziwy strażnik. A ten jest Gabryś. Każdy anioł, jak jest zrobiony dla kogoś indywidualnie, to jest przeze mnie pogłaskany i to jest jego prawdziwy anioł, taki opiekun. Widzisz, i popatrz, jak jest wygięty, ta sosna, wiesz, widzisz, jak jest wygięta, ona jest wygięta, bo jest taka energia tego dachu, widzisz, jak, popatrz, jak ona, i ona się potem przytula, ona odchodziła, jak jest ten, to jest przykład na to, jak energie działają, widziałaś? Zobacz. Widzę teraz. I ona teraz idzie z powrotem, bo i cały czas odpowiadała, nie, żeby być bliżej, a to spowodowało, że ten pień się, wiesz, wyginał, i zobacz, jak. I mówię, że ludzie dopiero nauczą się szacunku jeden do drugiego wtedy, gdy pójdzie człowiek drogą, kopnie kamień i powie do niego przepraszam i zrozumie, co to miłość, nie? Jak się przeprosi drugiego człowieka za coś, co się mu złego zrobiło, to a kamień żyje, nie? I tyle, widzę anioły. Anioły są wszędzie, są cały czas koło nas. Wszędzie, każdy ogród, każdy dom, każdy człowiek, każdy kamień patrzy na swojego anioła. Czy to jest elf, czy anioł, czy krasnoludek, czy stokrotka, czy biedronka. To wszystko żyje i tyle. Nie niszczyć, nie szkodzić, cieszyć się. I robić to, co się kocha, nie? I to jest najważniejsza rzecz. I tyle, najprostsze rzeczy. Prostsze rzeczy. Halina od aniołów.